Witam serdecznie na konferencji po meczu 29. kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym GKS Bełchatów przegrywa z Arką Gdynia 0-3. O komentarz do tego spotkania prosimy trenera Arki, pana Zawisza Marca, którego witamy tutaj po 20 latach przy sportowej. Dziękuję bardzo, miło mi jest. Tym bardziej miło, że udało nam się wygrać, bo poprzednio, jak byłem w zeszłym roku tutaj ze Stalą Mielec, niestety polegliśmy i od tego meczu Bełchatów zaczął iść w górze tabeli. Chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać, bo wiemy, że punkty w lidze są dla nas w tej chwili najważniejsze, każdy na miarę złota. Udało nam się to. Drużyna po pucharze dobrze zareagowała, dobrze weszła dzisiaj w mecz i mamy te 3 punkty. Z tego miejsca chciałem życzyć Bełchatowowi, żeby utrzymał się w lidze. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za te słowa. Pytanie dotyczące meczu jeszcze. Trener ocenił ten mecz z podziałem na połowę, pierwszą i drugą. No w pierwszej połowie ciężej to wyglądało w naszym wykonaniu, ale przewaga była. Przewaga była, szukaliśmy tych swoich sytuacji. Niestety nie było. Inaczej, może te co były, piłka nie chciała znaleźć się w środku siatki. Natomiast po przerwie dobrze nam się to ułożyło. Widać było, że tutaj zespół ma przewagę, jeżeli chodzi o grę. W związku z powyższym mamy te 3 punkty. Okay. Dziękuję trenerowi Dariuszowi Marcowi. Teraz poprosimy o opinię po spotkaniu strzelca jednego z bramek, Juliusza Lewiańskiego. Na pewno w pierwszej połowie bardzo ciężki mecz. Myślę, że mecz był pod naszą kontrolą, aczkolwiek, no tak jak mówię, w tej pierwszej połowie troszkę niedokładności i jakby to powiedzieć, w drugiej połowie wyszliśmy zupełnie troszkę, myślę, no, że z innym nastawieniem, troszkę większym luzem i te sytuacje było coraz więcej, także myślę, że to zwycięstwo na pewno zasłużone i wiemy, jak bardzo ważne to były dla nas 3 punkty, bo tak jak mówię, ta pierwsza połowa nie była najlepsza, taka powiedzmy, no mieliśmy mecz pod kontrolą, ale troszkę błędnych wyborów i w drugiej połowie wyszliśmy troszkę inaczej i bardzo się cieszę, że stworzyliśmy sobie tyle sytuacji, no i wygraliśmy 3-0. To na pewno nas napędzi przed kolejnymi spotkaniami. Czy w jakimś sensie ta samobójcza bramka pomogła wam w tym, żeby złapać bez żadne? No na pewno tak. Tak jak mówiliśmy, to był troszkę mecz tak naprawdę do jednej bramki i ta pierwsza bramka nas napędziła i zrobiło się troszkę więcej miejsca na boisku, a my potencjał mamy bardzo duży i wykorzystaliśmy to, myślę, w najlepszy sposób, jak mogliśmy. Okej. Dziękuję serdecznie